Już po raz trzeci Łukowski Klub Honorowych Dawców Krwi Ostoja wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zorganizowali mikołajkową akcję poboru krwi. Mikołajkowa kropla krwi, dokładnie. Najlepszy prezent, jaki można sobie wyobrazić. Tak? No, być może dzięki tej krwi, którą pozyskamy tutaj, ktoś spędzi święta w domu, a nie w szpitalu. Lekarstwo niezastąpione. Jeszcze nikt tego nie wyprodukował, nie wpadł na pomysł stworzenia sztucznego składu krwi. Po prostu niezastąpiona, bezcenna. Podczas pandemii krew też jest bardzo potrzebna. Łącznie osocze od ozdrowieńców, jeżeli ozdrowieniec krew odda, jest możliwość pozyskania tego osocza z krwi, odseparowania i podanie osobie, która dzięki temu lżej przechoruje COVID. Podjęliśmy współpracę z kołem tutaj lokalnym honorowych dawców krwi Ostoja w Łukowie z panem Mirosławem Liwińskim. My udostępniamy dzisiaj tutaj plac, namiot logistyczny, więc jest możliwość tak wejścia, ogrzania się. Organizatorzy zabezpieczyli ciepły posiłek, ciepłą herbatę, ciepłą kawę, więc tutaj można śmiało przychodzić i oddawać krew. No staramy się, tak jako służby mundurowe, włączyć się i pomóc tutaj, oddać tą krew dla potrzebujących. Z tego co wiem, to ponad 5 osób oddało, 5 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, również są ochotnicy. Dobrze Państwo wiecie, że my na pierwszej linii, jeżeli działamy, to ratujemy życie ludzkie i zdrowie podczas wypadków i zdarzeń i pożarów. Natomiast później to wszystko się odbywa w szpitalu, gdzie ta krew jest podawana ludziom, którzy potrzebują tej krwi. No, staramy się 5-6 razy do roku, żeby się odbywała. Tak cyklicznie co 2 miesiące, żeby minął ten okres od donacji do donacji, bo nie częściej niż co 56 dni możemy oddawać krew. Podczas akcji udało się uzyskać blisko 20 litrów krwi. Oddało ją 44 osoby, w tym 8 osób po raz pierwszy. Mamy około 600, może 650 krwiodawców w powiecie czynnych, no ale każdy oddaje inaczej. Jeden oddaje 6 razy w roku, czyli robi maksa tyle, ile może, a inny robi to raz, dwa razy do roku.